Cześć, z tej strony Domanu, a dzisiaj w końcu mówię temat, za który miałem się zabrać jakiś miesiąc temu po filmiku z najtańszym składem legend, czyli mocne i słabe strony szalonej taktyki opartej na formacji 3-5-2, przy czym o dziwo tych mocnych stron w tym roku znalazłem więcej, bo logiczne jest, że w innym przypadku nie powstałby ten film. Ale zanim przedstawię dokładną analizę taktyczną niczym Jacek Gmoch, powiem co nieco o niej na luzie, bo jak wiecie, ja nigdy nie zdecydowałbym sam z siebie zagrać formacją 3-5-2, ale raz musiałem to zrobić właśnie ze względu na test najtańszej drużyny legend i jak się okazało, testując ten skład, bawiłem się świetnie jak nigdy wcześniej w tej grze. Po tym co zobaczyłem, postanowiłem na drugim koncie zbudować nieco słabszą drużynę opartą na formacji 3-5-2, w której na obronie znalazł się m.in. Antonio Valencia z niepełnym zgraniem, ale doszedłem po prostu do wniosku, że jeśli ta formacja i taktyka będą dobre, to i Valencia sobie poradzi. Jednocześnie czasami za Nianga wpuszczałem z ławki rezerwowych Sergio Aguero, którego trafiłem w paszce, ale jak wiadomo, to nie było zbyt wielkie wzmocnienie. Takim składem rozegrałem ponad 20 meczów we wszystkich trybach gry, włącznie z Foot Champions, do którego właśnie tą drużyną się zakwalifikowałem. I w każdym z tych meczów atak był potężny, a wsparcie pomocy w ofensywie stało na poziomie, którego wcześniej nie znałem. Grając formacją 3-5-2 cały czas pojawiają się nam dosłownie znikąd partnerzy, którym możemy odegrać piłkę. A co najciekawsze, ta formacja w obronie najlepiej radzi sobie właśnie przeciwko najbardziej popularnemu ustawieniu w tym roku, którym jest drugi wariant 4-1-2-1-2. Dzieje się tak, ponieważ rozstawienie obrońców w korelacji ze środkowymi pomocnikami naturalnie nie daje dużych szans na przeprowadzenie ataku rywalowi z wykorzystaniem najpopularniejszych schematów, jakich użyć można grając drugą formacją 4-1-2-1-2. Natomiast minusem gry na ustawieniu 3-5-2 jest bez wątpienia niestety rzecz, którą przypuszczałem, a mianowicie nie nadaje się ono zbyt dobrze do gry najtańszymi zawodnikami, zwłaszcza jeśli chodzi o obronę. W przypadku Premier League nawet to trio Smalling, Bailly i Valencia momentami nie dawało rady i chyba pierwszą podstawową opcją defensywną, która sobie poradzi, będzie Inform Reid, urodzinowy Ogbonna i właśnie Chris Smalling. Natomiast drugim i w sumie ostatnim poważnym minusem jest coś, co nie zmieniło się od lat, czyli niska zdolność radzenia sobie ustawienia 3-5-2 w starciu z formacjami 4-3-3. No bo niestety, momentami miejsca na skrzydle jest zbyt wiele i osoby grające szeroko rozstawionymi napastnikami będą miały zbyt wiele okazji w meczu do przeprowadzenia zabójczego kontrataku. Jednocześnie nie można ustawić obrońców zbyt szeroko, bo wtedy w tym samym stylu podanie prostopadłe będzie miało zbyt spore szanse, by przejść środkiem boiska. Więc w przypadku gry przeciwko ogarniętemu rywalowi z formacją 4-3-3 trzeba nastawić się na wynik typu 5-4 lub po prostu odpowiednio wcześnie zmienić formację na jakąś, która lepiej radzi sobie z powstrzymywaniem skrzydłowych. Natomiast te wady nie zmieniają faktu, że ustawienie 3-5-2 jest jednym z najlepszych, jeśli chodzi o atakowanie i daje niesamowicie dużo frajdy z gry, a przy tym pozwala utrzymywać się przy piłce i to na połowie rywala, a nie klepiąc gdzieś po własnej obronie. Bo tak jak już wspomniałem, grając tym ustawieniem zawsze będziemy mieć wiele opcji do wykonania bezpiecznego podania. Przejdźmy już do mojej proponowanej taktyki w ustawieniu 3-5-2 i tutaj przedtem warto wspomnieć jeszcze o wytycznych oraz pożądanych pracowitościach dla piłkarzy, głównie ze względu na defensywę, bo atak i tak będzie świetny. Środkowi obrońcy powinni mieć wysoką pracowitość w obronie i maksymalnie średnią w ataku, by nie rozpraszali się dodatkowo zadaniami, do których w tym ustawieniu nie są potrzebni. Tak samo nieźle będzie, jeśli środkowi pomocnicy będą mieli co najmniej średnią pracowitość w obronie lub ta pracowitość nie będzie mniejsza od tej w ataku i na te pracowitości warto zwrócić uwagę także u bocznych pomocników. Mogą mieć ją wysoką w ataku, ale już nawet średnia pracowitość w obronie znacznie przyczynia się do wspierania defensywy przez skrzydłowych, co widać chociażby u Cuadrado. To nie ma znaczenia, że Kolumbijczyk nie zna się zbytnio na grze w obronie, bo kiedy na pełnym sprincie cofnie się do defensywy i wjedzie w przeciwnika, i tak da radę odebrać mu piłkę. Tak już po prostu jest w FIFA 17 i nie jest to żadna tajemnica. Natomiast co do wytycznych, te zdają się być dość oczywiste. Środkowi pomocnicy powinni zostać z tyłu, ofensywny pomocnik może biegać na luzie, a skrzydłowi oraz napastnicy mogą zachowywać się tak jak w każdej innej formacji. To nie ma znaczenia i można dostosować im je indywidualnie w miarę własnych umiejętności, ponieważ w tym ustawieniu nie jest powiedziane, że napastnicy muszą być wybitnie szybcy, silni czy wysocy. I tak dadzą radę, jeśli będą chociaż trochę ogarnięci. Idąc dalej, we własnej taktyce najważniejsze jest oczywiście dobre nastawienie defensywy i tutaj radziłbym mimo wszystko grać wąsko rozstawioną, cofniętą obroną, bo to z
zminimalizuje szanse na przeprowadzanie kontrataków przez rywala, które są głównym i jedynym poważnym sposobem mogącym zagrozić naszej bramce. Jednocześnie po rozpoczęciu meczu warto nastawić styl lekko defensywny i taktykę posiadania piłki. To wszystko nie odbije się negatywnie na grze ataku, a znacznie ustabilizuje linię pomocy oraz obrony. Więc tak to wygląda. Nie przewidziałbym tego, że będę się dobrze kiedykolwiek bawić grając ustawieniem 3-5-2, ale w FIFA 17 całkiem nieźle się ono sprawdza. Chore ustawienie dobrze chodzi w chorej grze. Oczywiście do tej formacji i taktyki trzeba mieć odpowiednie podejście i trzeba trochę się rozegrać. Niewątpliwie nie jest to dla każdego, ale jako oderwanie od rzeczywistości formacją 3-5-2 można nieźle się zabawić. Nieźle może sprawdzić się ona także w meczach, w których przegrywamy znaczną ilością bramek i skrajna, desperacka ofensywa jest naszym jedynym ratunkiem. Na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce, cześć!